Monika Suder, dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24, a ze mną w studio senator Jarosław Duda, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o sprawach społecznych, a właściwie o sprawach senioralnych, ponieważ Platforma Obywatelska zaproponowała taki program, który nazywa się Polska Seniora. Kilka punktów, jest taki, widać tutaj żółta Polska Seniora, kilka aspektów, godne życie, zdrowe życie, aktywne życie. Co to jest? To są trzy podstawowe nasze wyznaczniki tego programu. Chcielibyśmy, aby w ramach tych haseł wypełnić je w miarę do końca treścią, czy też aktywnym funkcjonowaniem, bo godne, zdrowe, aktywne, czyli godne, czyli umożliwiające seniorom życie na określonym poziomie. Życie, które nie będzie wegetacją, szczególnie. I tutaj muszę ten kontekst polityczny podać, a mianowicie wiek 60-65 jest bardzo atrakcyjny i bardzo chwytliwy i wielu się na to daje złapać. Niemniej jednak każdy rozsądnie analizujący tę sytuację wie, że to jest bardzo groźne, ponieważ świadczenia emerytalne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn mogą być, i nie obawiam się tego powiedzieć, prawie głodowe. Te emerytury, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, w perspektywie najbliższych lat mogą być naprawdę tak niskie, że nie pozwolą funkcjonować i osoby te po wielu latach pracy przecież będą skazane na świadczenia z pomocy społecznej, co by było urągające wszelkim zasadom sprawiedliwości społecznej. I fajnie jest obniżać wiek i wygrywać nawet wybory dzięki temu, ale trzeba być odpowiedzialnym i my uważamy, że po pierwsze to godne życie to próba namawiania tych, którzy mogą do tego, aby funkcjonowali na rynku pracy jak najdłużej. A jest przecież wielu takich. To się spotyka na co dzień, że osoby, które nawet nabyły wiek emerytalny, mówią, ale ja jeszcze przecież będę i mogę pracować. I świetnie. I będziemy taką właśnie postawę promować i zachęcać. Ale też, żeby to było namacalne, no to chcemy między innymi, aby nie było podatkowane emerytury, prawda? Jeden z punktów, dokładnie tak. Żeby jednak w ramach tego godnego życia można było znaleźć inne rozwiązania, które nie będą obciążać dzisiejszych świadczeń. Przecież i tak, mimo tego, że no poza oczywiście składką na NFZ, no bo to jest jakby naturalne, ale wszystkie inne można by było zredukować. Zatem to jest to. Jeśli chodzi o ten pierwszy segment, jeśli chodzi o kwestię związaną między innymi z życiem zdrowym, no to chcemy wprowadzić na przykład takie bezpłatne pakiety dla seniorów powyżej 60 roku życia. Oczywiście niektórzy się obrażają, jak mówimy, że 60 lat to już senior, aczkolwiek to jest płynna granica i tak naprawdę mamy tyle lat, na ile się czujemy, ale chcemy od 60 lat zaproponować takie rozwiązanie. Bilans, dokładnie, bilans 60-latka, to trochę jak jest bilans tam dwulatka, pięciolatka, to też i myślę, że nie ma w tym nic złego. Chodziłoby o to, żeby jednak zaproponować jakąś taką otwartą formułę do monitorowania takiego prewencyjnego wyprzedzania pewnych zdarzeń i ewentualnych chorób, które się przecież każdemu z nas przytrafiają, szczególnie jeśli jesteśmy coraz starsi. Profilaktyczne badania, badania bezpłatne oczywiście, które by pozwoliły zdiagnozować sytuację zdrowotną seniora. Jeszcze raz powtórzę, niektórzy się obrażają, mówiąc do nich senior w wieku 60 lat, ale tak jak powtarzałem i będę powtarzał, czujemy się, mamy tyle lat, na ile się czujemy. Zatem taki bilans 60-latka bezpłatnych badań proponujemy po to, żeby prewencyjnie powodować możliwości zaingerowania w ewentualne sytuacje, no niekoniecznie związane z dobrym zdrowiem, tylko z jakimiś ewentualnymi niebezpieczeństwami. Przecież każdego z nas to dotyczy. Zatem to jest jeden z kolejnych naszych tutaj w tym zakresie pomysłów. I trzeci segment, żeby nie przedłużać, tak jak mówiliśmy, godne, zdrowe i aktywne. Polski senior kojarzy się z reguły z takim, który jest siedzący w domu, przed telewizorem, w fotelu i w kapciach. Musimy z tym stereotypem walczyć i też zachęcać do tego, aby seniorzy, ci szczególnie, którzy mają jeszcze w sobie tyle werwy i aktywności, mogli i swoim doświadczeniem, ale też w swojej grupie rówieśniczej dzielić się różnymi swoimi doświadczeniami. Przecież wielu z nich to znakomici specjaliści. Mogą być wykładowcami. Bardzo liczymy na tę grupę, jakże istotną z punktu widzenia tych
aktywnych działań, a mianowicie myślę tutaj o Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zatem aktywność we wszystkich obszarach życia. Od aktywności fizycznej po aktywność intelektualną, interakcyjną i tak dalej, i tak dalej. Ale również wsparcie rad seniora. Ależ oczywiście, że tak. Chcielibyśmy, żeby prawie we wszystkich szczeblach, zresztą to w niektórych samorządach już funkcjonuje i to bardzo dobrze, czyli rady seniora, nawet bym powiedział na poziomie gminy, ale na pewno powiatu i tak dalej, i tak dalej. Przygotowali Państwo, przepraszam, także taką kartę, kopertę, koperta życia. Co to jest koperta życia? To jest jakiś magnesik, co można z nim zrobić? W zamyśle projektodawców i głównie moich koleżanek, bo one się tym zajmują, jest bardzo taka prężna grupa pań posłanek, które jeżdżą po Polsce. My chcemy napisać najlepszy program, ale wiemy, że go nie napiszemy sami. Chcemy go skonsultować. Stąd też szereg spotkań w Polsce, w każdym województwie, w różnych miejscach. I powiem pani redaktor i państwu, że spotyka się to z bardzo dobrym odzewem, że na takie spotkania, na przykład na Dolnym Śląsku, bo on jest nam najbliższy, i we Wrocławiu, ale na przykład w Nowej Rudzie, w Kłodzku, przychodziło po 150 osób na takie spotkanie seniorów, które to środowisko było zainteresowane, co mamy do zaproponowania. A propos tej koperty życia, jest to swoisty kwestionariusz, a ten magnesik, który pani redaktor pokazała, to możliwość przypięcia go na przykład na lodówce, że w sytuacji jakiegoś... Taki awaryjny, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia, potrzeby interwencji, czy to służby, no głównie medycznych tak naprawdę, przy jakiejś sytuacji zasłabnięcia albo innej takiej stresującej, to wówczas taki magnesik, czy ta koperta życia, czy ten kwestionariusz pozwala przybyłym na pomoc, my dobrze zdiagnozować sytuację osoby, której się pomaga. Czyli tam jest... Ale też dane. Tak, tam są dane, tak? Tam są wszystkie dane, łącznie z grupą krwi, jak pani redaktor widzi, tak, z kontaktami. Imię, nazwisko, tak, PESEL, grupa kontakty krwi, do rodziny, do przyjaciół, tak jest i tak dalej. Wydaje się, i chcemy to bardzo mocno propagować, może to nie jest bardzo nowatorskie, bym powiedział, ale... Czyli żeby w lodówce było, tak? W lodówce może nie, ale na lodówce głównie można, dlatego ten magnesik, żeby przypiąć to na drzwiach lodówki, no przysłowiowej, bo wszędzie indziej, gdzie może to być zauważone. Zatem to są drobne rzeczy, ale bardzo potrzebne i bardzo dobrze odbierane przez środowisko seniorów w Polsce. I chcemy tę naszą ideę, ten pomysł rozszerzać, ale głównie chcemy słuchać. To znaczy chcemy posłuchać seniorów, Polaków z ich doświadczeniem, w jaki sposób powinniśmy skutecznie, rzetelnie, ale też i najbardziej efektywnie pomagać. A dlaczego skupili się Państwo na seniorach? Bo jest to jedna z grup, która przez obecną ekipę rządzącą też wbrew temu, co niektórzy mówią o tej dobrej zmianie, została, tak jak młodzież w moim przekonaniu, pominięta. Bo środki zaangażowane na 500+ uniemożliwiają dzisiaj takie, powiedziałbym, synchronizowane wsparcie grupy, o której mówimy, a mianowicie o seniorach. W tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość jest kontynuatorem tego, co jeszcze moje ministerstwo, w którym pracowałem przez 8 lat, wprowadziło, a mianowicie i program ASOS, i WIGOR. Wszędzie się dodaje plus, ale tak naprawdę to jest to samo, tylko że ten plus ma załatwiać sprawę, ale środków wcale nie ma więcej przy tej znakomitej koniunkturze. My też wyciągamy wnioski, prawda? Wyciągamy wnioski, że wiele rzeczy nie uzrobiliśmy. Przypominam tylko, że takiej koniunktury i takiej sytuacji finansowej i rozwojowej, my, jeśli chodzi o gospodarkę, nie mieliśmy. To nas dotknął w tym czasie kryzys ogólnoświatowy. I wówczas zostawiliśmy Polskę też przecież nie pogrążoną w jakimś chaosie, tylko wyszliśmy z tej trudnej sytuacji obronną ręką. I można się dzisiaj z tego śmiać, że byliśmy zieloną wyspą, ale byliśmy i nie doprowadziliśmy do takich dramatycznych zdarzeń, czy też rozstrzygnięć, jakie miały między innymi w Grecji, czy w innych krajach. Zatem nie mamy się akurat w tym obszarze czego wstydzić, ale też chcemy iść do przodu. Zostawiamy to, co było. My już nie odpowiadamy na zaczepki, co przez 8 lat, tylko chcemy pokazać to, co była. Grupa seniorów, też grupa coraz liczniejsza w związku z tendencjami demograficznymi przecież. No i zakładamy, że każdy z nas będzie seniorem, tak? Ale czyli jakby i absolutnie tak, trzeba mieć w sobie tę siłę, nadzieję, że będziemy seniorami. Chcemy sobie trochę, mówiąc wprost, pani redaktor, długo, długo nie, ale ja już nie tak długo, to stworzyć takie warunki bycia w tym czasie dojrzałym, czyli senioralnym, żeby otoczenie było przyjazne, żeby były możliwości godnego życia, aktywnego życia i zdrowego życia. I po to ten program.
A co szykują Państwo na wybory samorządowe, które już za chwilę, za kilka miesięcy? Chcę powiedzieć tak, wyborów i to też jest odkrycie przecież stare jak świat. Bo to musi być dywersyfikacja różnych propozycji. Wyborów nie wygrywa się bez dobrej propozycji, o której ja chcę powiedzieć, na czym się w miarę znam, mam nadzieję, a mianowicie wyborów nie wygrywa się też bez polityki społecznej, bez oferty w ramach polityki społecznej. Zatem to jest jeden z elementów i aspektów. I chcielibyśmy, aby po tym boomie infrastrukturalnym, czyli że samorządy to głównie przysłowiowe chodniki, kanalizacje i tak dalej, samorządy zajęły się i będzie to nasza propozycja właśnie człowiekiem, czyli tą sferą życia społecznego, takiego jak seniorzy, jak młodzież, jak chociażby też smog. To jest nasz w tej chwili jeden z kluczowych... Ale smog i polityka społeczna? Tak, bardzo prosto. Dlatego, że jeśli smog będzie konsekwentnie niwelowany i nie za 10 lat, tylko w miarę szybko u nas w mieście, w naszym regionie, w Polsce, to się przekłada na politykę i społeczną, i zdrowotną. To jest zsynchronizowane w moim przekonaniu, dlatego że mniej ludziom wtedy... Mniej chorych osób, tak? Mniej tej opieki, tak, ale nie mniej opieki, zdrowsze społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. O tym mówi pani profesor Chybicka przecież też bardzo dużo i często. Zatem to powinno być kompatybilne i dlatego będziemy na to kłaść nacisk. Będziemy w naszym programie zachęcać przyszłych zwycięzców wyborów samorządowych, tych z Platformy Obywatelskiej oczywiście, którzy będą chcieli dostrzec potrzeby człowieka w ramach klubów senioralnych, ale też to, co jest kluczowe dla młodych ludzi, czyli skoncentrować się na tym obszarze, przecież nie tak do końca jeszcze rozstrzygniętym. Chociaż mamy w tym zakresie, mówię o tamtych 8 latach też w ramach programu Maluch, czyli żłobki, przedszkola. To wszystko, co jest kluczowe z punktu widzenia możliwości aktywnego funkcjonowania młodych ludzi, czyli zapewnienie w tym obszarze miejsc w żłobkach i przedszkolach, ale też całej infrastruktury wokół, czyli też, nie wiem, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy. To wszystko jest bardzo ważne. Przecież nam brakuje rąk do pracy, ale za chwilę będzie ich jeszcze bardziej brakować, prawda? I to jest ten pomysł, to jest to ta propozycja dotycząca jednak zbudowania takiej infrastruktury społecznej do tego, żeby jak najwięcej osób było aktywnych. I uważamy, że praca jest tą wartością, którą trzeba absolutnie chronić i wspierać poprzez budowanie infrastruktury społecznej. Ale wspominał Pan, że taką też grupą trochę traktowaną po macoszemu jest młodzież. Czy Państwo mają pomysł na to, jak zagospodarować młodzież? Tak, my mamy program młodzieżowy, który będziemy chcieli coś na kształt tego, co kiedyś stworzono, a mianowicie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, żeby on był kierowany do tego środowiska, do tych ludzi. Czyli aktywność społeczna taka. Aktywność społeczną. Ja już pomijam aktywność zawodową, bo to jest zupełnie inna rzecz i tutaj też jest wyzwanie, ale to jest bardziej na poziomie, powiedziałbym, rządowym, jeśli chodzi o tę kwestię aktywizacji młodych ludzi do tego, żeby oni też słuchali tego, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, żeby nie wszyscy chcieli iść na zarządzanie i komunikację albo jakieś inne kierunki z tym związane, tylko że jednak praca będzie w określonych segmentach zawodów, żeby nie traktowane było to jako jakaś degradacja, tylko wręcz przeciwnie, że zarówno ślusarz, jak i osoby z takich rzemieślniczych przecież klimatów też są potrzebne, to trzeba dbać o to, żeby te osoby zarabiały jak najwięcej. Kształcenie zawodowe, tak? Tak, kształcenie zawodowe zawsze. Tak, bo to widać jest zaniedbania, które zostały poczynione przez lata i na to trzeba konsekwentnie zwracać uwagę i pokazywać, że nie wszyscy, tak jak powtarzam, będą w marketingu zarządzać, że naprawdę jest miejsce dla wielu fachowców, nie mówię rzemieślników, chociaż to jest przecież bardzo godne słowo i zacne, rzemieślnik i uważam, że trzeba do tego wrócić, ale też nowe technologie, to wszystko, co jest kluczowe dla wyzwań XXI wieku i wyzwań, które stoją przed gospodarką i przed rozwojem społeczeństwa po prostu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był senator Jarosław Duda. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.